Witajcie fani Gotika dwójeczki w Minecrafcie. Nagrywam ten krótki film informacyjny, ponieważ jestem wam winien wyjaśnienia, dlaczego tak długo nie było Minecrafta w wersji Gothic 2 i kiedy będzie. Jest to pewnie rzecz, która najbardziej was interesuje na moim kanale i chciałbym, żebyście byli świadomi tego, że do tej pory ciężko pracowaliśmy w gronie pewnych osób po to, żeby dostarczyć wam jak najlepsze wrażenia płynące z już nagranych filmów z tejże gry, czy może z tychże filmów po prostu, bo to są filmy robione w grze, prawda? No i cóż, po pierwsze, długo zastanawiałem się, na jakiej wersji mogę zrobić tego Gothica, ponieważ nie wszystkie wersje modów wymaganych w tej serii były dostępne na danych wersjach Minecraft i nie chciały współpracować z innymi modami. Chociażby głupie shadery nie chciały działać z Custom NPCs na 1.52 aż do pewnego momentu. Na 1.6 nie ma Custom NPCs. Co tam jeszcze? No dużo, naprawdę dużo takich rzeczy jest. I ostatecznie, ponieważ nie ma Custom NPCs na 1.6, całość będzie nagrywana na 1.52. I uwaga! Gob Bob, kolega, który robi Gothic Craft, modyfikację do Minecrafta, który zrobił ją właściwie, robi dla mnie osobną modyfikację, która będzie odpowiedzialna za większość bądź też wszystkie moby dostępne w Gothicu, dzięki czemu, dzięki tej modyfikacji będę miał te wszystkie moby z Gothica tutaj w tej grze. Tak więc jest to fajny powód do radości, jednak jest to modyfikacja dedykowana tylko i wyłącznie dla mnie, więc nie będzie ona w żaden sposób udostępniona, przynajmniej do czasu, kiedy seria Gothic w Minecraft nie zostanie skończona. Więc tutaj ten temat w ogóle nie podlega dyskusji. Kolejna sprawa to przede wszystkim ustawienie wszystkiego i dobudowanie rzeczy, które będą potrzebne w następnym odcinku. Przede wszystkim muszę zająć się głównie postaciami, ponieważ straciłem wszystko, co miałem w Custom NPCs w 1.47, bo na tamtej wersji nagrywałem poprzednio Minecraft Gothic, właściwie Gothic 2 w Minecraft, więc wszystkie skiny i tak dalej będę musiał praktycznie zdobyć jeszcze raz. Niektóre mam, chociażby Vextix, o ile dobrze pamiętam jego nick, zrobił mi kilka fajnych skinów, również je użyję. I mam też jakieś tam swoje skiny, więc wszystko, co będę musiał poustawiać, to poustawiam i jak tylko będę mógł nagrać kolejny odcinek, tak szybko to zrobię, jednak muszę poczekać parę dni, bo Bob, nie wiem jak na niego mówić, żeby szybko to było, Bob jest obecnie zajęty, więc muszę jeszcze przeznaczyć trochę czasu, żeby poczekać na modyfikacje z tymi kreaturkami, ponieważ to jest podstawa do następnego odcinka. No i co? No i głównie dopieszczenie wszystkich szczegółów, które będą wymagane w następnym odcinku. To będzie najwięcej pracy, jednak nie będzie to aż tyle pracy, by czekać miesiącami na kolejny odcinek. Postaram się go oddać jak najszybciej, ale konkretnej daty jeszcze nie znam, bo wiadomo, pewne rzeczy się przeciągają. Jednak to, co jest najważniejsze, to to, że mam już serwer gotowy, na którym mogę nagrywać, ponieważ będę potrzebował interakcji, wejść w interakcję z żywymi osobami, więc takie osoby mam. Proszę się nie zgłaszać. Jeżeli będę potrzebował statystów, to na pewno dam znać, ale na chwilę obecną nikogo nie potrzebuję. Wymagana jest tylko jedna osoba do pomocy i tą osobą prawdopodobnie będzie Fire. Raczej na 100% nią będzie, bo już z nim o tym nawet gadałem. No i wydaje mi się, że to tyle. Jedyne, czego
ja mógłbym od was wymagać, to byście byli cierpliwi i głównie byście się uzbroili w cierpliwość, jeżeli chodzi o czekanie na kolejne odcinki. Powiedzcie, że ja już od bardzo długiego czasu chciałem nagrać, ale niestety po drodze było zbyt dużo problemów, by dotrzymać jakby terminu związanego z łapkami za następny film. No i cóż, myślę, że jestem już na dobrej drodze, 70% planu zostało wykonane. Jedyne co pozostaje teraz, to czekać na kolejny odcinek. I co? No i to w sumie tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć. Jeżeli, wiadomo, standardowo ktoś będzie robił z siebie kretyna w komentarzach, to nawet niech nie liczy na moją odpowiedź. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już niedługo w Gothic 2 w Minecraft. Siema, nara, pa. Jakże bym śmiał zapomnieć, sponsorem tego jakże epickiego serwera, a konkretnie maszyny, dzięki której w ogóle mam możliwość nagrania Gothic w Minecraft, jest minecraft.org.pl, na którym stoi również Starożytna Kraina, jak i ich osobne serwery. Także chciałbym bardzo podziękować za ten serwer, bo bez niego Gothic 2 w Minecraft dalej by się nie ukazał. A teraz naprawdę, siema, na rapa.